Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, ja się nazywam Kamil Borowy i zapraszam do prezentacji zewnętrznego dysku twardego dla konsoli Xbox One. Jest to dysk twardy na interfejsie USB 3.0, kompatybilny z USB 2.0. Jest to dysk o pojemności, jak sami widzicie, 2 TB, a dzięki takiej właśnie pojemności wpakujecie tak naprawdę każdą swoją grę. Także zapraszam do tej prezentacji. No i mamy dysk zewnętrzny firmy Adata, gamingowy, o pojemności 2 TB, kompatybilny z Xbox One, Xbox 360. Jak widzicie, opakowanie jest praktycznie całkowicie zdominowane przez kolor taki zielony, który adekwatnie przypomina konsolę Microsoftu. Na boku mamy taką informację o potrójnej protekcji, silikonowym materiale wysokojakościowym, odporności na zarysowania i uszkodzenia, USB 3.0 z kompatybilnością do 2.0, oprogramowaniem oraz 3-letnią gwarancją. Na tyle mamy informację o tym, że to jest właśnie dysk twardy USB 3.0 kompatybilny z 2.0 oraz specyfikacje po angielsku i w języku krzaczkowym. Interfejs SuperSpeed USB 3.0, gdzie dla USB 3.0 jest to transfer 5 GB na sekundę maksymalnie, a dla USB 2.0 480 MB na sekundę maksymalnie. Mamy również, zobaczcie, informacje o wymogach sprzętowych. USB 3.0 Interface z kompatybilnością właśnie USB 2.0 dla komputerów stacjonarnych i Mac, Windows XP, Vista 10, 8, 8.1 oraz 10 dla Mac iOS X 10.6, Linux, no i oczywiście dla Xbox One portu 3.0. No i dobra, żeby nie przedłużać, nie pokazywać tego za bardzo, lecimy do środka. Sam jestem, powiem bardzo szczerze, ciekawy, bo czegoś takiego w życiu nie widziałem i nie miałem w ręku. Pomimo tego, że sam jakiś tam dysk zewnętrzny mam. Dobra, najpierw tutaj, co my tutaj mamy fajnego? Tak, quick start, jak zwykle, jak podłączać urządzenia. To chyba każdy zna. Kabel, proszę bardzo. USB 3.0, widać to doskonale po tym takim niebieskim paseczku, oznaczeniu. Gumowy kabel, krótki w sumie. No i proszę bardzo, dysk. Tutaj mamy jakby karbonowa obudowa, tutaj gumowe, taka jakby przypominająca literę H, taka osłonka. No i wejście na kabel USB do podłączenia do komputera, tudzież konsoli. No i tak naprawdę byłoby to tyle. Jak to będzie się miało w praktyce, w trakcie testów, które przeprowadzę tak naprawdę tylko i wyłącznie transferowo, bo konsoli nie mam, to dowiedzieć się na pewno niedługo na moim kanale. Pamiętajcie, żebyście zostawiali łapki w górę, komentowali, subskrybowali. No i cóż, do kolejnych materiałów. Bywajcie!
Thank you.